Witam wszystkich, moi drodzy, gramy w Żulionero. Kojarzycie tą grę? Ja ją kojarzę, jak chodziłem do szkoły, to gdzieś była ściągana na komputer. I oczywiście Volare, wino w tle. Moi drodzy, dobra, to lecimy. To będzie pierwsze pytanie za jedną buteczkę. Chyba by warto odpowiedzieć, co nie? Pogadam dzisiaj 7 razy w 8. Dobra, uwaga! Najpopularniejszy portal społecznościowy to Heisbook, Facebook, Hatebook. Wino, wypij do dnia. Uryna 100% siara. Dobra, moi drodzy, bo mamy jeszcze jakieś pytania tutaj do publiczności, koła ratunkowe. Oczywiście, no ja myślę, że to będzie Facebook, chociaż się trochę waham. Uwaga! To prawidłowa odpowiedź. Kolejne, drugie pytanie za dwie buteleczki. Okej, jak się nazywa świętogórników? Melinacje, Barmurka, Zgonalia czy Dożynki? No, Melinacja brzmi dobrze. Zgonalia także interesująco. Ale Dożynki? Chyba Dożynki to są, zaznaczam. Haha, żartowałem, Barmurka. To już trzecie pytanie. Reklama dźwignią libacji. Odwiedź nas na fejsie. Wychodzą normalnie. Chłopy, jakie zrobili? Kup premium. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii? Bushmeni, kosmici, szamani, aborygeni. O kurde. Kosmici? Brzmi dobrze. Szamani? Też. Bushmeni nie. Aborygeni w takim razie. Dawaj. No. O mordę, pytanie za 5 butelek. Jaki tytuł ma piosenka na to jednym z wielkich hitów polskiego YouTube'a i konkursu Eurowizji? Mleko, my Słowianie, fajne cycki masz, komu je dasz, geny mojej matki. Ale geny mojej matki? Fajne cycki masz, komu je dasz? Jest dobrze. Dawaj. Wino nalej mi. O Krzyżu, jak on szybko odpowiada. Oto pytanie za 10 butelek. Odpowiedź, a zabierze się do domu. Jaki tytuł nosi powieść Henryka Sienkiewicza o przygodach Stasia i Nel? W pustyni i w puszczy, na wydmach i w dżungli, przygody pana Pedobira. Krzyżacy. No nie no. Co to jest Orlik? Boisko do gry w bielki. Boisko do grania. Zawodnik FC Orły Kapsztad. Samiec orła czarnego. Dobra, mamy 20 butelek. Ej! Z tym pytaniem 40 butelek do wygrania chyba jest. Nad jaką rzeką leży państwo w Afryce? Ej, powiem wam wprost. Nie wiem, ale czyżby właśnie pod tą samą? Nie no, chyba pod tą samą, no. O panie, konkretny bardzo się szykuje. Odpowiedz na to, zgarniesz 80 flaszeczek. Ile twój ojciec miał lat w twoim wieku? Tyle co ma babcia. Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. Tyle co ja. Tyle co ma teraz minus tyle co ja mam. Jezu, ja już zgłupiałem. Tyle co ma teraz minus tyle co ja mam. Czekaj. Ile twój ojciec miał w twoim wieku? No mój ojciec w moim wieku miał tyle co ja. Ale teraz myślę, czy to nie jest podchwytliwe. Ile twój ojciec miał tyle w... Tyle co ma teraz minus tyle co ja mam.
Nie, to jest głupie. No to tyle co ja. No. Cichowe. O, przepraszam. Jak nazywa się polska sieć telefonii komórkowej przed zmianą z nazwy Orange we wrześniu? PTK Centertel, Idea, Polska Telefonia Cegłowa, minus Idea. Polska Telefonia Cegłowa. Mamy! No to pytaliśmy do pytania. Który król łamał podkowy? Jan III Sobieski, Haile Selassie III, August II Mocny, Mieszko I. Nie wiem który, myślę, że nad Sobieskim, ale weźmiemy koło ratunkowe. Bierzemy, moi drodzy, telefon do przyjaciela. Zadzwonię sobie do kumpli, może oni coś, wiecie, podpowiedzą mi, nie? Telefon do Meniny. Ene due rike fake torba borba, wniosek i morelebe D. Nie ma inny... Okej, okay, D. Mieszko? O kurde. Trochę się cykam, że może być to podpo... Ale Mieszko nie był królem. No właśnie, nie był. Mieszko był władcą, tam nie było koronacji. Dobra, biorę jeszcze jedno pytanie. Ściepa publiczna. Kółko, może ściepę publiki. Czyli C! August drugi, dawaj. Bo mocny, to łamał podkowy, dawaj. Rany, rany, jesteś niepokonany. O, to jest dobre. Przepraszam. Jaki polski piłkarz słynie z tego, że obronił karnego podczas mistrzostw Europy kopany 2012, Polska Grecja, Wojciech Nieszczęsny, Ludwik Obraniak, Przemysław Tytoń, czy Franciszek? Franciszek Smuda, Przemysław Tytoń. Ej, ale ja nie wiem, kto był wtedy naszym bramkarzem, szczerze mówiąc. Tyton? No dobra. Ile bramek wpuścił Jerzy Dudek na mistrzostwach świata w piłce nożnej 2000... Ja, no ale skąd ja to mam wiedzieć? 17 0 6 7 na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. A, ale czekaj, ale że Dudka na mundial nie wzięli? To jest to? Ale że Dudka na mundial nie wzięli. To... Nie, bo zero. Nie! Żyj! Loser, sucker, loser, sucker, loser, sucker. Dobra, jeszcze raz jedziemy, dawać. To będzie. Ile miesięcy ma rok? Jedną buteleczkę. Buteleczkę? Chyba by warto odpowiedzieć, co nie? Od kolejne ilu lat jest gra 18 plus? Nani, 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 nana. Nani, 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 nana. Ile można maksymalnie wygrać w żulionerach? 10 tysięcy. Nie! Co ja kliknąłem? Loser, sucker. Ale mnie zrobili! Loser, sucker. Dobra, jeszcze raz. Ostatni, ale żeś podchwytliwe. Będzie. Pierwsze pytanie za jedną buteleczkę. Co to jest AK-47? 47-letni aktywny komunista. Automatyczna krajownica model 47. Kałasznikow, akumulator. No! Wspaniałe.
Co ja kliknąłem? Jezu! Nie, to będzie. Czekajcie, to jest... Nie, moment. Co ja kliknąłem? To będzie. Pierwsze pytanie za jedną butelkę. Czekaj, coś się zdupiło, moment. To będzie co, nie? O, jest. Co to jest Viagra? Siemanie, Klaus. Kolejne, drugie pytanie za dwie buteleczki. Jak nazywa się lekarz, który leczy zęby? Zębolog. To już. Z czego robi się rodzynki? Z winogron, ze śliwek, z żurawiny rodzynki rosną na krzakach. O! Widzicie? Niklaus, co, pijany wstałeś, czy nie? O mordę. Kogut zniósł jajko na granek. Całkiem nieźle. No. Nie, kochanie, nie, to obok. Dobrze, no to spokojnie, to potem zobaczę. Kogut nie znosi jajek. Ta, pijany, zesrany. O Krzyżu, jak on szybko odpowiada. Oto pytanie za 10 minut. Zazbierają pszczoły. Kurde, kliknąłem coś nie tak. Moment. Kurde, bo... Moment, poczekajcie chwilę. Coś mi się... O Jezu, moment. Chwila, ja wiem, poczekaj. To będzie pierwsze pytanie za jedną buteleczkę. Chyba by warto odpowiedzieć, co nie? Sekundkę. Moment. Okej, okay, dobra, już. Bo kurwa mać. Musiałem zapisać sobie. Dobra, uwaga, lecimy. W jakiej dyscyplinie sportowej startował Adam Małysz? Podnoszenie ciężarów, skoki narciarskie, slalom gigant, karate. Skoki narciarskie. Chyba tak. Nie znam chłopa, nie? Nie wiem, kto to był. Kolejne, drugie pytanie. Co oznacza skrót FBI? Four Brothers Incorporated, Federal Bureau Investigation, Flaming Beacon Invisible, Former Business Invitation. Federalni. To już. Zaraz się zaroi tutaj... Nie, jak to było? Zaraz się zaroi tu od federalnych. Kiedy obchodzimy Wigilię? 24, 8, 6 tego. Te teraz. Wino, wino, wypij do dna. Słodkie wino, ta wyzna. O jaki jest, pytanie za... Jaki zespół jest autorem wykopalnego dzieła wybitnego utworu muzycznego? Ona tańczy dla mnie. Cycki Dody. O, myślę, że Cycki Dody to nie jeden przebój ugrały, ale... O Krzyżu, jak on szybko odpowiada. Kto jest prawowitym kapitanem Czarnej Perły z serii... Kto jest prawowitym kapitanem? Ja już wam powiem, no Kapitan Planeta, tak. I teraz tak, jeśli chodzi o Czarną Perłę, to prawowitym kapitanem nie jest Kapitan Barbarossa, bo Kapitan Barbarossa był... Holendra kapitanem. Jack Sparrow. Te pytania się całkiem trudne. Kogo władcy robią. Much nazywali facetką? Facetką nazywali panią frau. Tu. Jak się nazywa statek kapitana Jacka... O Boże, nie! Takich słów się nie używa.
Takich słów nie wolno, moi drodzy. Nie wolno, takich słów to... O, panie. Takich nie wolno. Teraz nie wolno, nie wolno, nie wolno. Co się stało z 11 września? Co się stało? No moi drodzy, żarty z tragedii, tak? Bestick Boys spadł pod wahadłowiec. Wieże UTC padły pod deszczem odrzutowców. Pierwsza rocznica jakiegoś zdarzenia w Nowym Jorku. Druga rocznica lądowania stacji Mir. Co? Czekaj. Co ja kliknąłem? Aha, bo to było 2001. Nie wierzę, ona... O Jezu. Dobrze. Pierwsze pytanie za jedną buteleczkę. Chyba by warto odpowiedzieć, co nie? Kolejne. Jak się zakończy na kabelkowe? Dwie buteleczki. Jadzia. Pani Jadzia to ta chyba z tego filmu dla dorosłych. Tak. Dokąd przysłowie, co się odwlecze? Ten to wypije karniaka. Który rok jest ostatni w kalendarzu maju? 5 butelek. 2012 to był, nie? Według kalendarzy majów. Pamiętacie? Tutararo. Ja na zasadzie pierwszy ten swój prezydent zjednoczony Barack Obama. To pytanie za 10 butelek. Odpowiedź. Ale czy Michaela Jacksona? Nie no, nie wiem. Michael Jackson był. No można powiedzieć, że był. Które ze zwierząt żywi się kupą? To za kolejne za 20 butelek. Mysz, okupnik, mrówkojad i żuk gównojad. Ej, wiecie co, że to jest podchwytliwe pytanie, czuję. Czuję, bo żuk gównojad przecież on... On chyba nie je gówna, on toczy te takie kulki, nie? Z błota czy coś, ale... Czy on... On się jakby gównojad, bo się nazywa, ale... No ale mysz czy je? No mysz z premedytacją nie je. No może się jej zdarzyło zjeść własnego bobka. Okupnik to jest Tatiana. Mrówkojad? No mrówkojad je mrówki, ale czy je gówno? No nie wiem, no ciężkie to jest, powiem wam szczerze. Dobra, robimy koło ratunkowe. Ściepa publiki. Biorę ratunkowe kółko, może ściepę publiki. No nie, no nie, no nie, no i co? I zaznaczę i co? Cero. Żuk gównojad. Pójdę szybciej, bo się ściemnia. Z tym pytaniem 40 minut do wygrania chyba jest. Zespół pieśni Tajca Mazowsze śpiewało Waka Waka. O panie, kom... Na czym ścigają się motocykliści czarnego sportu? Nie! Nie, nie, Jezus Maria, nie... Nie, ja się nie zgadzam z takimi pytaniami, to jest bardzo niefajne. I don't accept that. Dobra. Kończę. Ta gra jest... Z... Widzi... Takie społeczeństwo w Polsce było kiedyś, w 2002 roku. Takie było właśnie. Rasistowskie. Ksenofobiczne. Nieczułe. Takie było. Widzicie, jak ewoluowaliśmy przez 20 lat? No.